Cześć i witam na kanale. Jestem Monika, urodziłam się w Stanach, ale teraz mieszkam w Warszawie. I dzisiaj razem z Luizą będziemy rozmawiać, jakie są stereotypy o Amerykanach. Zaczynamy! Od czego chcemy zacząć dzisiaj? Może najbardziej popularny stereotyp to jest to, że Amerykanie są grubi, głośni i głupi? Głupi, nie wiedzą, mają mało edukacji. Dokładnie. Co w ogóle czujesz, jak słyszysz takie stereotypy o Amerykanach? Wiesz co, ja powiem ci, że ja tak jakby widzę, skąd one się biorą. Nie to, że się z nimi zgadzam, bo każdy człowiek jest inny i oczywiście stereotypy są stereotypami. Ale wydaje mi się, że po prostu no to jest przykre, tak? No przykre jest słyszeć, że ludzie o sobie źle myślą i ludzie o sobie źle mówią. Z kolejnej strony zawsze jest Tak. Więc wydaje mi się, że stereotypy są dosyć harsh, dosyć mocne. No i wszyscy znamy te stereotypy, bardzo takie Amerykanie, wszystko jest XXL, wszystko jest large, ludzie są large, drinki są large, jedzenie jest dużo, jego jest zawsze na talerzu. No i niestety, no trochę prawdy w tym jest, o tej otyłości możemy bardzo długo rozmawiać, no statystycznie jest dużo otyłych osób, ten kraj jest ogromny, więc też porcje są ogromne, ludzie mało chodzą, ale z kolei z drugiej strony jest taki duży trend na tą zdrowotność i fitness i na zdrowe jedzenie niby, ale co ciekawe, to mimo że ludzie idą w tą stronę, mają z tym problem, że naturalnie nie mogą schudnąć. I z czego to wynika, myślisz? Wiesz co, ja nie mogę się wypowiadać o odchudzaniu się, bo tak naprawdę no nie wiem, nigdy się tak aktywnie nie odchudzałam i zawsze byłam w gronie osób, którzy w Stanach, którzy bardzo kochali swoje ciało i jednak puszowali na to, żeby być tak jakby w swoim ciele szczęśliwym i body positive. Happy, just comfortable, przepraszam, po polsku. Żeby czuć się po prostu komfortowo w swoim ciele. Rzeczywiście jest duża walka z tym, z jednym i z drugim, tak? Żeby jednak czuć się komfortowo w ciele, a z drugiej strony ludzie bardzo przeginają, czytając wszystkie składniki w jedzeniu. Co trzeba tak naprawdę robić w Stanach, bo jest bardzo dużo chemii w jedzeniu, jest bardzo dużo zapychaczy, czasami też hormony. Ja nie jem mięsa, ale wiem też od moich przyjaciół, od mojego grona, że że jedzenie jest brudne, zanieczyszczone. I coraz jak mieszkałam w Stanach, to coraz jakiś outbreak of E. coli albo outbreak... To prawda, się słyszy o tych różnych bakteriach. Tak, ludzie chorują, bo są bakterie, bo często jest tak, że fermy, które produkują świnie i cattle farms, nie wiem, krowy i tak dalej, są bardzo blisko tych ferm jest zanieczyszczenie. Tak, z sałatami i tak dalej, więc te zanieczyszczenia naturalnie po prostu wchodzą w te miejsca. Się mieszają. Mieszają się i jedzenie jest brudne. No jest dużo ludzi, więc też dużo muszą produkować jedzenie i tylko nie na Stany, ale też eksportują na pewno. I bardzo się cieszę, że nie miałaś takich doświadczeń, bo ja niestety czuję się, że zawsze wiecznie byłam na diecie i mam bardzo dużo przykrych takich wspomnień z dzieciństwa nawet, że w Stanach? W Stanach, tak, bo ja się urodziłam w Stanach i chodziłam do szkoły i nawet aż na uczelnię i dopiero po studiach przyjechałam do Polski. I zawsze byłam otyła i to co dziwne, to moja mama starała się mnie dobrze wyżywiać, wiesz, domowe obiady, nie jedliśmy fast foodów, starała się nam dać tylko jogurt i jabłko, wiesz, lunchbox, ale mimo tego jakoś ta otyłość była, może poza, ale to też jest dziwne dla mnie, bo nie to, że uprawiałam sportu, nie wiem, tak jak ty, ale byłam w teatrze, albo wiesz, jakieś tańce, albo jakieś tam kreatywne, więc jakiś tam ruch miałam,
ale mimo tego bardzo miałam problem z otyłością. Byłam trochę ze strony takiej grubszej jako dzieciak. A jak Cię postrzegano właśnie w szkole, w gronie, jak się wychowywałaś z dziećmi? To jest takie przykre, Wam powiem, że pamiętam jak byłam w, nie wiem, w czwartej klasie, to nie wiem ile mogłam mieć lat, ale kolega, myślałam, mój dobry przyjaciół na mnie powiedział chunky monkey. I to było bardzo przykre, bo też miałam, wiesz, bo dzieci są okropne, naprawdę są okropne. Niestety trochę tak schodzić z tematu, ale powiedzą Ci naprawdę, co myślą. Tak. I jakoś zawsze byłam, nie to, że gruba, ale taka grubsza, bym powiedziała. I może tak teraz patrząc na to, to może byłam po prostu zdrowa i tak, nie albo w tą, albo w tamtą, ale też... A to były też trudne czasy, bo wtedy, wiesz, mówiło się, że patrzyło się na te modelki, które były hiper chude. Anoreksja była popularna. Popularna była, właśnie. Ale co też jest jeszcze bardziej przykre, to jak przyjechałam, kiedyś w ostatnim odcinku polecam obejrzeć, rozmawialiśmy, że jako dzieci przyjeżdżaliśmy do Polski, to ja przez to, że byłam trochę grubsza, to tutaj widziałam, że dzieci są bardzo szczupłe, bardzo chude. Mm. I ja jako Amerykanka i jako kuzynka z Ameryki, to się jeszcze gorzej czułam, bo w Ameryce, no dobrze, byłam jaka byłam, ale tam też były inne dzieci gorsze ode mnie. A tutaj wszyscy tacy szczupli byli, że ja naprawdę jeszcze bardziej poczułam się różnicę. Różnica jest. I myślę, że ludzie naprawdę... Dlaczego Ozempek jest teraz taki popularny? No bo ludzie naprawdę nie mogą się wziąć w garść i to jest trudne. I tak jak mówimy z jedzeniem, że niby się je i odżywia dobrze, ale jakoś się tyje i się chodzi na siłownię codziennie. Ludzie, te siłownie w Stanach są na każdym rogu i są zapchane ludźmi, ale jakoś ale nie jednak schudnąć. Więc tak. To jest, może zostawmy ten stereotyp, bo jakaś tam prawda jest, nie mówię, że to nie jest ich wina, no bo wszyscy samochodem jeżdżą wszędzie. Ale tak. W Nowym Jorku dużo chodzą, więc z drugiej strony, wiesz... Ale jest taka otyłość w Nowym Jorku, byś powiedziała? Myślę, że jest mniej otyłości w Nowym Jorku. Ale to chyba jest statystycznie też widać, w których regionach jest ta otyłość w Stanach. Te większe Stany, gdzie się tylko samochodem jeździ, to jest większa otyłość. No wiadomo. Pewnie. Masz duży samochód, sam siedzisz, jesteś duży. No tak, no wiesz, też jest bardzo dużo processed food. Nie wiem, jak to się mówi po polsku. Przetworzone jedzenie. Dziękuję. Przetworzone. Jest bardzo tego dużo. Się patrzy na składniki, jest tak multum. Nawet bułka tarta. Powinno być 3 składniki, a jest tyle. Nawet jak jest mało składników, to jedzenie jednak jest jakoś, nie wiem, GMO, zmieniane, dodawane, jakoś tak przetwarzane i tak dalej. Chociaż powiem Ci, że będąc w Polsce, brakuje mi czasami, nie wiem, pójścia do sklepu i kupienia sobie od razu pokrojonego ananaska w pudełeczku. Tak, no, więc te przygotowane rzeczy, jak się kupi dobre, to jednak kuszą. No to jest też komfort. I gdzieś słyszałam o tym akurat, że to jest też, zachęca ludzi, mimo że nie zgadzam się, że to jest plastik i to też jest drożej, że jest pokrojone, ale jak masz iść w wygodę, no bo sam ananas to ciężko pokroić i jest dużo fatygowania się z tym. To prawda. Ale jak masz wybrać albo chipsy, albo już pokrojony ananas, no to już weźmiesz ten już pokrojony, bo już gotowy, bierzesz i jesz i jest łatwa. Tak, i masz healthy snack. Tak, i to jest łatwe do zjedzenia, zamiast coś, co trzeba samemu, wiesz, rozpakować. Czasami ja lubię na przykład granat, ale nie lubię, że wszędzie pryska i to jest takie messy. Ja nawet nie wiem, jak normalnie się otwiera. Tak, porządnie kroi się. No to jest metoda, ale mimo wszystko mi pryska po ścianach i wygląda jakby coś, jakiś koszmar się tu wydarzył w kuchni. Ale umiejąc to, dobra. Horror. To jest stereotyp, ale jest jakaś tam prawda, ale nie wszyscy, wiadomo, w każdym kraju jest inaczej. To może przejdźmy o edukacji. Czy studiowałaś w Stanach? Czy jakieś zajęcia miałaś? Tak, no ja skończyłam maturę w Anglii i przyjechałam od razu po maturze do Stanów i byłam zaakceptowana do konserwatorium artystycznego, czyli niby studia, ale też no, nie taki uniwersytet, nie miałam tego... Teorii takich. Nie miałam atmosfery uniwersytetu, wiesz, takiego... Kreatywna sfera, tak? Tak, to było... Jak to się... Bo wiem, że w Polsce też jest... Sztuka, poczekaj,
Szkoła coś teatralna. No, coś tak jakby, ale to, no, to było takie dla właśnie artystów. Tak, dla artystów 3 lata codziennie po prostu chodzisz normalnie w ciągu dnia, zaczynasz i kończysz w nocy, masz jakieś tam przedstawienia, masz jakieś tam dodatkowe jeszcze zajęcia z głosu, z tego, z tamtego. I no więc nie miałam nigdy takiego experience uniwersyteckiego, jak ktoś w Stanach, nie? No bo tam jest jednak ten cały life. Tych sororities, campus life, exactly, gdzie wiesz, wychodzisz na party, gdzie masz właśnie te grupy, te kliki, te sororities. I więc o tym się nie mogę wypowiedzieć, ja tylko to znam tak jakby z opowieści moich znajomych, ale, ale tak, no chodziłam do szkoły, powiedzmy. I jak oceniasz poziom nauki i z ludźmi, z którymi studiowałeś? Czy wysoki poziom, niski poziom inteligencji, mówimy o inteligencji? Wiesz co, z ludźmi, z którymi studiowałam akurat tak, bo tam byli ludzie z różnych krajów. I w kraju trudno jest się dostać chyba, to jest bardzo taki tak, wybitna każdy, szkoła, nie? Tak, i każdy tam jakoś musiał się dostać. Musiał się dostać, miał interviews, miał... Nie wiem, jak to się mówi. Tak, audycja? Nie. Aha, no na przesłuchanie, przesłuchanie. I właśnie to jest dobry przykład, bo moim zdaniem w Stanach jest taka skrajność ogromna, że jest top uniwersytety, najmądrzejsi, najlepsi na świecie studiują, ale też tacy, którzy w ogóle nic, nie wiem, czy liceum w ogóle skończyli. Mhm. I jest taka ogromna skrajność, bo ale naprawdę, jak chcecie na dobre studia, ja jestem bardzo zadowolona ogólnie ze studiów, bo czułam się, że zamiast takiej teorii, która jest tutaj bardzo częsta w Europie, w Polsce, bo też skończyłam tu magisterkę, to tam jest taka praktyka i na pewno miałaś samą praktykę na uczelni, że jak wyszłaś z tej uczelni, to wiedziałaś dokładnie, co masz robić i jak to robić. A tutaj jest bardziej w Polsce i w Europie tak rozmowa o tym, historia. Teoria, ale tak, nie, później tak, wychodzisz nie wiesz, jak to zrobić dokładnie, wykonać. No to muszę powiedzieć, że studia są dosyć wybitne, szczególnie te naukowe, medyczne, technologiczne. Powiem ci też, dodam, że miałam rozmowy z takim profesorem, którego uczyłam angielskiego, jak przyjechałam do Polski, i powiedział, że no, uczestniczył w jakichś tam różnych eventach, wydarzeniach w Stanach, i powiedział, że w ogóle poziom nauki takiego myślenia out of the box, kwestionowania, rozmowy, to ta atmosfera była po prostu inna tam niż jest tu. Zgadzam się zupełnie i to mi tego brakowało na studiach i ja może nie byłam bardzo popularna tutaj na studiach w Polsce, bo w Stanach właśnie się zadaje pytania, się podnosi rękę, jest taka dyskusja z profesorem, a nie tylko się siedzi i słucha cały czas i w ogóle nie, że to jest autorytetem, ten profesor wie wszystko najlepiej i nie można zadawać pytania albo się zastanawiać, czy naprawdę dobrze mówi, czy tam coś. Tak. Nie można zapytać, a dlaczego, a czy jakiś inny przykład. Nie ma tak, taka jest bariera. Musisz siedzieć i słuchać i tak jakby wykuć. Ja się tego słowa nauczyłam. Musisz się tutaj uczyć i nie pytać, tylko wiedzieć. Po prostu uczyć z książki. Bam, bam, bam. A tam naprawdę na uczelni fajne były dyskusje, się czytało, ale właśnie profesor mówił najmniej, a pozwalał nam na dyskusję i to też bardzo miało wpływ na... Okej, może to trochę nie jest sprawiedliwe, bo osoby, które nie chcą się, nie lubią się wypowiadać, mieli może gorzej, a ci, którzy im się buzia nie zamykała, może chcieli najlepszą ocenę, ale to jest też ważne, żeby uczestniczyć w rozmowie, żeby powiedzieć, co się myśli, a nie tylko... I też się podzielić, to też jest ważne na rozwój. Bo się mówi o diversity. Dlaczego diversity jest takie ważne? Bo każdy ma inny punkt widzenia i to też mi się podoba. Ty mówiłaś, że dużo z całego świata ludzie, to u mnie z różnych socjoekonomicznych poziomach mogli się wypowiedzieć o swoich doświadczeniach albo jak widzą świat. I każdy z nas naprawdę widzi świat inaczej, a ja szczególnie, że studiowałam dziennikarstwo, to jest mega ważne, żeby media miały jak największy ten diversity, różnorodność,
żeby każdy punkt widzenia był jakoś reprezentowany, też kobiety i mężczyźni inaczej myślą, inaczej spojrzą na świat i dla mnie to też jest bardzo ważne. Ale wracając do tematu, moim zdaniem jest bardzo dużo bardzo inteligentnych osób w Ameryce i może oni, może nie przeciętny, na którego się trafi, ale jest dużo nas mądrych. Jest dużo nas mądrych, ale też warto jest zwrócić uwagę na to, że jednak będąc osobami, które miały możliwość zapłacenia, pójścia na te studia, no bo w Stanach płacisz, tak, a w Polsce nie płacisz. Więc to jest olbrzymia różnica. No mając ten opportunity, żeby pójść na studia, to już od razu jesteś w innej kategorii. A jednak warto zwrócić uwagę, że ludzie, którzy są z rodzin ubogich albo mniej fortunate, nie wiem jak to ładnie powiedzieć po polsku, nie mogą, tak? Nie mogą wziąć kredyt na całe życie, żeby pójść do szkoły, więc tu może się rodzi ten stereotyp, że ludzie są głupi, że nie poszli na studia, że nie wiem, skończyli high school, że nawet matury nie zdawali. W Stanach jest tak, że od zależności gdzie się mieszka i gdzie się płaci podatki, do takiej szkoły idziesz, więc nie masz możliwości. Nie, to jest nielegalne. Nielegalne, tak. Można dostać karę, jeśli twój rodzic... Choć ludzie to robią. Tak, znam niestety w takich biednych rodzinach latynoskich, którzy mieli jakąś rodzinę w innym mieście, gdzie szkoły były lepsze, to wysyłały dzieci tam, a mieszkali w biedniejszym mieście. I to jest przykre, no bo ludzie próbują sobie radzić i chcą, żeby ich dzieci mieli najlepsze edukacje, bo wiadomo, że biedniejsze szkoły mają mniej książek, mniej lepszych, nie takich dobrych nauczycieli. Tak. Jest po prostu im gorzej. I to nie jest tak jak tutaj, że można z tego co rozumiem wysłać po prostu dziecka do innej szkoły. To nie mają takiej. Nie ma tak, że tam gdzie się. Ile się zarabia, tam się chodzi i tam się płaci podatki. Więc i tam się uczy. Więc... Tylko bardzo powiem. I to jest takie przykre, bo od początku. Okej, są wyjątki. Są ogromne wyjątki, tak jak Obama, czy na pewno się słyszy Oprah. Że jakby od takich bardzo gorszych początków mogli się wybić i z tego się budzi ten American Dream. Tak. Że możesz być najbiedniejszy, bezdomny i możesz być milionerem. Tak, dasz sobie radę. Tak, że w Stanach można wszystko osiągnąć, jeśli się tylko ciężko pracuje i się chce. I że jak się weźmie kredyt na całe życie, to możesz pójść do szkoły. Mały haczyk, ale tam przecież te osoby słynne nie zrobili to sami z siebie, bo też się słyszy historię, na przykład ja się dowiedziałam, że Ed Sheeran to nie był po prostu znikąd, tylko miał jakieś connections, że to nie są osoby po prostu wyrwane znikąd, tylko mieli jakieś tam podstępy, gdzie ktoś ich znalazł, mieli agentę i manager i wiesz, mieli big break. Tak. Ale to tak naprawdę się rzadko zdarza, że ktoś cię odnajduje z niczego, ale z tego jest też stereotyp, że jak chcesz, to osiągniesz cokolwiek sobie wybierzesz, że wyjedziesz, jesteś z Polski, wyjedziesz do Stanów, będziesz pracował i będziesz, nie wiem, będzie cię stać na wszystko. No wiesz, no pewnie, że możesz dać radę, jak wyjedziesz z Polski, weźmiesz byle jaką pracę, nie płacisz podatków, zarabiasz, mieszkasz jedna osoba na drugiej osobie, na trzeciej osobie z roommatesami, gdzieś tam z tyłu, nie wiem, dalej w dół na jakimś Brooklynie, no to można i trzeba mieć bardzo dużo takiej wytrzymałości, wytrwałości, no bo każdy miał takie prace. No ja nigdy nie sprzątałam domów, ale ja też i pracowałam w restauracjach na przeróżnych stanowiskach i byłam hostesą i w kuchni i w cateringu i przy eventach i w różnych, moje resume po prostu... Ale to jest Nowy Jork, to jest właśnie Nowy Jork, że you have to hustle i że musisz, żeby sobie dać radę, żeby się odnaleźć, żeby właśnie osiągnąć ten American Dream, który gdzieś tam może jest, żeby go spełnić, musisz bardzo, 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 bardzo ciężko pracować. I mieć dookoła jeszcze siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy ci pomogą, którzy powiedzą, dobra, here, sleep on my couch if you need it, tak? Prześpij się na mojej kanapie, nie ma problemu, tak?
No tak, ale to też właśnie dotknęłaś ten stereotyp, że Amerykanie strasznie dużo pracują i coś w tym jest, ale to czy myślisz, że to bo chcą, czy bo muszą, bo lubią, bo chcą osiągnąć coś, sukces, że coś ich napędza? Czy taka jest po prostu takie nie wiem myślenie? Skąd to pochodzi? Czy to jest prawda, czy mit? Trudno mi jest powiedzieć, bo w Nowym Jorku wydaje mi się, że wszyscy pracują. No tak, ale to jest taki non-stop napędzony świat. Wiem, to jest Ameryka na sterydach. No ja mogę powiedzieć, że w Kinergie ludzie dużo pracują, generalnie bardzo dużo pracują, no czy bardzo pracują, no na pewno 40 godzin norma, zależy kto i gdzie, no w biurze, no to ja w zasadzie teraz myśląc, Kinergie jest zupełnie dzień i noc, zupełnie inny świat, tak, no bo ludzie też pracują, ale bardziej spokojne życie chcą i chcą takie rzeczy jak nowy samochód, lepszy dom, jakieś wakacje, raz na jakiś czas te 2 tygodnie, które mają wolnego, ale też cenią jakby ten mało czasu, który mają, ale nie spędzają to jakoś fajnie. Widzisz, tu jest ten minus, bo w Kinerykie, mimo że może się nie jest takie napędzone praca, życie w pracy, to potem się tylko siedzi w domu dużo. No bo wszędzie zdaniem trzeba brać samochód, tak jakby. To też, jest, ale też nie ma za bardzo tych wydarzeń, jak tak, w Nowym Jorku, że w tygodniu możesz wyjść na drinka. Nikt w Kinerykie, który nie jest alkoholikiem, przepraszam, nie wychodzi we wtorek na drinka. No ale wiesz, masz karaoke. O, super. Bowling. Masz bowling. Kino. Masz Costco. O, shopping. Nie, shopping jest na sobotę. Się no rezerwuje tak, na sobotę. Prawda, to jest bardzo prawda takie małe miasteczkowe życie i nie mówię, że to jest coś złego z tym. Właśnie o, mały Jork. Mały Jork, to wysłychać całe. Właśnie syreny zabrzmiały tutaj w Warszawie. Ale też ten consumerism, że ten napęd na konsumpcjonizm jest ogromny, mimo bezwzględnie gdzie się mieszka, czy w Nowym Jorku, czy w Kinerykie, czy gdziekolwiek, tak widzę, że ludzie sobie próbują zapełnić te życie i się cieszyć tak, życiem rzeczami. I to dla mnie jest przykre, bo jednak po co komu? To jest mylne. To nie jest, to jest przykre, ale też i mylne, bo wszystkie te adsy ci mówią, wiesz, i te w telewizji o tym opisują i czytasz reklamy w, wiesz, w newspaper. Tak jakby wszędzie wszyscy ci mówią, żeby kupić, bo będziesz happy. I to jest takie właśnie. Właśnie sprzedają ten American Dream, że jak to kupisz, to będziesz osiągnął, osiągniesz ten American Dream. Jak będziesz miał jacuzzi, to będziesz szczęśliwy. Ale to też sprytnie robią, bo ten marketing jest naprawdę sprytny w Ameryce, powiem wam, że no tutaj już się tak zaczyna też rozkręcać ten marketing, ale tam wiedzą psychologicznie, jak cię złapać, te kupony, te takie wycinane, które jeszcze nie są, że kup 3, to zostaniesz jeden za darmo, takie naprawdę. Tutaj raczej nie wiem, czy czuję, że ludzie się tak biorą tak szybko na te gimmicks się nazywają marketingowe, ale no ten napęd na te zakupy jest i to jest przykre, bo widzę, że ludzie no, tracą pieniądze na to, ale tracą pieniądze na odrobinę szczęścia. A potrzebują go, bo jednak no, jest, wydaje mi się, że ogólnie być może jest presja tego, żeby żyć tym właśnie jest pięknym życiem. Jest takie powiedzenie, nie wiem czy to jest w Polsce, ale keeping up with the Joneses. To znaczy, że jak masz sąsiada i on kupi sobie duży telewizor, to ty też musisz mieć duży nowy telewizor. Nie możesz być gorszy od sąsiada. I stąd taki jest ten napęd. No teraz myślę, że z tymi portalami socjalnymi, wiesz, social media jest bardziej nakręcone, bo to nie jest tylko co sąsiad, ale co wszyscy na całym świecie robią i mają. I tutaj jest też taki jeszcze bardziej większa presja i też dzieci niestety czują tą presję, bo co, nie kupisz dziecku, bo wszyscy mają w klasie. No i że ten dzieciak nie będzie tego miał. No ja na szczęście się cieszę, że się wychowałam w świecie, no totalnie trochę schodzimy teraz z tematu, ale
nie miałam ani komórki tak wcześnie, ani jakiejś, nie wiem, technologii. No miałam jakiś jeden komputer rodzinny. Pamiętasz to, że był w jednym salonie i wszyscy musieli korzystać z niego? U nas był w pokoju u rodziców i zawsze wskakiwałam, jak nikogo nie było, i na paincie się bawiłam. Tak? No. To było, that was my jam. That was like... I dlatego stałaś właśnie artystą. Tak. I jeszcze chciałam dotknąć na taki stereotyp, że Amerykanie głośno mówią. Czy sądzisz, że to prawda, czy nie? Historia mi przychodzi do głowy teraz. Jak mojego partnera rodzina przyjechała do Polski, oni są Amerykanami, i byliśmy w jakiejś tam kafejce, coffee shop, i po prostu wzięliśmy sobie coś na wynos i usiedliśmy na zewnątrz razem. I zadzwonili do Stanów, bo wtedy akurat time difference była superowa, więc zadzwonili do rodziny naszej w Stanach, żeby porozmawiać po prostu, i rozmawiali. No i ja tak jakby, rozumiejąc język, nie miałam z tym żadnego problemu, bo też byłam wczuwałam się w konwersację, także ja nie miałam takiej świadomości, że może byliśmy za głośno, ale rozmawiali po prostu między sobą i rozmawiali też do telefonu, i osoba z tyłu, za nami, nie wiedząc, że ja mówię po polsku i ja rozumiem po polsku, powiedziała: ha, 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 nie zesrajcie się. I ja po prostu, bo my się zaczęliśmy śmiać z jakiegoś powodu innego podczas konwersacji, po prostu ten pan tak bardzo brzydko, nie zwracając na w ogóle uwagi, po prostu pod swoim nosem tak powiedział: ha, 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 nie zesrajcie się. I wydaje mi się, że to była ta głośność, że mówiliśmy w innym języku. Tak, to słychać. Ogólnie bym się tutaj zgodziła ze stereotypem. No jednak, słychać. Bo właśnie wydaje mi się, że oni są bardziej free, że tutaj, że tak jakby to, że jesteś w Ameryce, że nie masz... Że wszyscy głośno mówią. Tak, wszyscy głośno mówią. Wszyscy. Że nie jest to tak jakby, nikt nie bierze tego pod uwagę, każdy siebie słyszy i każdy się ekscytuje. Jest okej, jest normalne, że ekspresywni jesteśmy bardzo. Jak się cieszymy, to się naprawdę na maksa cieszymy. Tak. I to jest ten miks kultur, moim zdaniem, właśnie to, że Ameryka jest taki melting pot, no to to jednak wpływa na dynamikę ludzi i society. No nie wiem, coś w tym jest, na pewno głośno mówimy, ale powiem, że są też inne języki i kultury, którzy też mówią głośno. Na pewno! Ostatnio byłam w Warszawie w autobusie i była grupa młodych Hiszpanów i oni tak głośno mówili, tak, że wszyscy Polacy się na nich gapili, i tak mnie kusiło pewnie coś powiedzieć. Tak, ale tak delikatnie, że słuchajcie, jesteście w Polsce, troszeczkę, wiesz, nie tak, tak głośno. Tak, tak. Ale słuchaj, wydaje mi się, że jednak w Polsce jest ta kultura taka... jak to, like putting you kind of down, no? No jest, tak bym powiedziała, że... Ale to może być z komunizmu, że nie wyrażać się za głośno, żeby nie śmiać się za głośno, że z czego się tak cieszysz? Tak. To jest podejrzane, Że czemu jesteś taki szczęśliwy, chyba coś robisz tak na lewo. Tak. To jest przykre, może to jest tylko moje takie wymyślenie, ale tak mi się wydaje, że, tak jest, że ludzie tak bardziej skromnie też żyją i się tak nie wyrażają strasznie ekspresywnie. Myślę, że to się na pewno zmienia. Choć też dodam, że mam bardzo głośnych sąsiadów. I są bardzo ekspresywni. I jeżeli zobaczą to wideo, i mam nadzieję, że to zobaczą, to do nich dotrze. Ale nie, no, jest już lepiej, ale po prostu konflikt miałam przez półtora roku z sąsiadami, którzy się przenieśli do nas. W bloku mieszkamy, na Żoliborzu, i są tak głośni, są też studentami, na pewno tam jest trochę kultura, picia i imprezowicze, imprezowania. To już zmienia niestety to nowe pokolenie, ale ostatnio nagrałam TikToka o tym, że poszłam na siłownię i jestem przyzwyczajona do tej właśnie formalności, że pan, pani, dzień dobry, tak dalej. Oni do mnie: siema!
Ja tak, przepraszam, że się ale to jest fajne. Dzień dobry. Ale ja nie, dla mnie to jest niekomfortowo. Dla mnie, okej, w Ameryce to jest totalnie normalne i to jest prawdziwy stereotyp. No bo masz you, nie masz Mr., Mrs., ta, ale masz dziwne you, ale Mrs. tylko, że hi, how are you? Takie bardzo nieformalne przywitanie. Tak. Wszyscy są your best friend, nawet jak się nigdy nie poznaliście, ale w Polsce jednak jest taka granica. I dla mnie, która jest nauczona od zawsze, że jest taka granica, to dla mnie, że się ktoś mówi cześć od razu na dzień dobry, to jest od razu tak... dziwnie dla mnie i że siema byczku, jak tam, nie, to co dziwne. Tam. Mówią tak i to jest taka dziwne. Nowa kultura wprowadzona chyba przez marketing, żeby przełamiać tą taką granicę, że się czujesz jakby u siebie, ale dla mnie nie jestem przyzwyczajona, nie jestem gotowa na taką zmianę. I to nie jest w ogóle polskie takie dla mnie. W Ameryce jest totalnie luz, jest normalne. Ja bym się nawet nie zdziwiła, że ktoś do mnie mówi hi, how are you, hi, hello. Wiesz, tak nieformalnie bardziej, ale tutaj nie. Jeszcze na zakończenie. Znajomość i taka ogólna światopogląd i znajomość kultur i języków innych. Czy Amerykanie wiedzą coś o świecie, czy totalnie są nazwane clueless, jeśli chodzi o resztę świata? Wydaje mi się, że tutaj znowu dotykamy o tą edukację. To prawda. I myślę, że po prostu no, zależy, tak, z kim rozmawiasz i kim jest ta osoba, skąd pochodzi i gdzie się wychowywała i gdzie mieszkała i jaki miała ale dostęp powiedzmy, do edukacji. Ale taki przeciętny Amerykanin to, z jakimś to wydaje mi się, że tutaj podstawowym. Jest mała świadomość. Nawet Polski w Ameryce, Polaków, tak. Czym jest Polska, jak wygląda nasz kraj? O tym będziemy rozmawiać w następnym odcinku, więc no czekajcie na ten. Ale wracając, więc zaraz będziemy o tym mówić, ale powiedz tylko właśnie ogólnie, bo się słyszy, że Amerykanie pierwszy raz w Europie, nie wie jak tu jest, nie zna języków. No coś w tym jest, prawda? Coś w tym jest, ale wiesz, też social media to trochę też zmienia, przybliża nas do tego to świata. To mi się podoba i nie chcę, żeby TikTok był właśnie zbanowany w Stanach, bo teraz czuję, że Amerykanie otwierają oczy i mimo, że ich nie stać, żeby przyjechali do Europy albo do innych krajów, widzą jak tu jest w Europie, jak się żyje, że się można dobrze tutaj mieszka, że to nie jest jakieś zacofane kraje i może się uczą trochę języków bardziej, ale tak na własną odpowiedzialność raczej edukacja ich tego nie uczy. Nie. Nie. I powiem Ci szczerze, że nawet patrząc po rodzinie mojego partnera, no to widać, jednak to są ludzie, którzy mają edukację, są po szkołach wykształceni, po uniwersytetach i tak dalej, ale świadomość jest, no, taka... przeciętna bym powiedziała. Ale niska. Przeciętna dla nas. Przeciętna dla nas. Niska, dobra. Dla nas Europejczyki to jest dość, to jest... no to w porównaniu jest dość niska, powiedziałabym. Ale też jest ciężko dla nich, żeby tak łatwo podróżować. Jest bardzo drogo tutaj przyjechać tak? do Europy. Ale dlatego też kocham to, że mieszkamy w Europie, w Polsce, bo jest łatwiej podróżować. Jesteś bliżej tych właśnie kultur, a tam jednak jesteś daleko. Bardzo daleko. Jesteś w takim... inny świat w ogóle dla nich. Tak, niby miks kultur, ale jednak... to robi różnicę. Na pewno możemy na ten temat rozmawiać godzinami, ale dziękuję Ci, Luizo, że dzisiaj przyjechałaś do mnie i mogliśmy sobie porozmawiać o różnych stereotypach, które ludzie mają o Amerykanach. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!